Za koszykarzami z Nicza Basket ostatni turniej przedsezonowy Mazowia K, w którym zespół z Pruszkowa zajął trzecie miejsce. Dwa różne spotkania rozegraliście na tym turnieju. Oba zakończyły się podobnym wynikiem, dwupunktową różnicą. No ale w jednym wy posiadaliście tą przewagę, myślę tu o spotkaniu z Legii. W drugim wy musieliście golić, myślę tu o spotkaniu z Radomiem. Skąd się biorą takie różnice w grze z Nicza Basket? No to nie jest coś, co można jakimś nawet prostym schematem określić, a nawet i skomplikowanym algorytmem. No, taka jest specyfika tego sportu. Trzeba pracować nad tym, żeby w każdym meczu być jak najbardziej skoncentrowanym i staram się to uświadamiać zawodnikom. No, niewątpliwie wczoraj podeszliśmy do tego meczu, może jest skoncentrowani, ale na pewno nie była to gra, która by nas satysfakcjonowała. Koncentracja jedno, a wejście w mecz i pokazywanie tej koncentracji, determinacji to dwa. No dzisiaj na pewno to było. No, od początku zaczęliśmy mocno. Powiedzmy, że no, skuteczność nam pomagała, ale wczoraj raczej nie pomagała nam obrona, a nie skuteczność. Dzisiaj było już troszeczkę inaczej. Nie wiem, może typ gry Legii jest dla nas troszeczkę bardziej odpowiadający niż takich zespołów jak z Radomiem, ale no będziemy pracowali nad tym, żeby z tymi zespołami potrafić solidnie zagrać w obronie. Bo niewątpliwie dzisiaj pierwsza połowa tak wygląda. A początek tego spotkania z Radomiem, myślę o piątkowym meczu, pokazał, że jak zespół nie wchodzi od pierwszej minuty dobrze na boisko, no niestety rywale potrafią to wykorzystać i młody Radom, który być może tak w głowach był trochę zlekceważony, to pokazał. To możliwe. To są bardzo mądre słowa. Ja mówię tylko, że tak, to że trzeba wejść w mecz i zacząć go dobrze, tupnąć mocno i zacząć od dobrej defensywy, a jak nawet coś nie wpadnie, to nie pozwolić sobie rzucić. Z Ostrowem żeśmy weszli tam 11-2 czy coś takiego i potrafiliśmy się nagle zmobilizować, więc no to może trochę temu przeczyć, ale tam... A tam już drugiego przestoju takiego nie było, a tu były takie w Radomie no, tam też był przestój w trzeciej kwarcie, myślę, że powtórzył się trochę mecz z Legią. Tutaj w tej musieliśmy naprawdę skasować tą trzecią kwartę, w której daliśmy sobie stanowczo za dużo rzucić. No ja nie ukrywam, że sytuacja była też trochę trudna, bo ograniczenia na rotacji obwodowej trochę dały się we znaki. Romek szybko złapał faulę, nie mamy Adama Kaczmarzyka. No i to powoduje, że jednak przy ludziach dobrych na tą ligę Biedwagenowi czy Aleksandrowiczowi było nam ciężko. Ale nie zmienia faktu, że pokazaliśmy kawał dobrej walki. No i myślę, że pokazaliśmy, że będziemy się z takimi drużynami bić. To był ostatni już mecz przedsezonowy, więc tak można jakieś wnioski wysnuwać. Patrząc na pierwszą piątkę, która rozpoczyna spotkanie, od pewnego czasu jest podobna. Czy to już jest taki wykrystalizowany skład na pierwszy mecz z Pogonią Prudnik? Nie, no weźmy pod uwagę, że nadal rozmawiamy bez Adama Kaczmarzyka. Prawda? Jest to gracz, który w tych pierwszych sparingach pokazywał się bardzo solidnie, bardzo równo, bardzo mądrze, odpowiedzialnie. W zasadzie w każdym elemencie i Adam, jeżeli wróci, to na pewno taką pozycję wysoką ma. Jeżeli chodzi o piątkę, to nie jest to najważniejsze. No, ważne jest potem znaleźć tych ludzi, którzy będą grali i ta rotacja się rzeczywiście ogranicza w chwili obecnej, nie tylko ze względu na kontuzję, ale ze względu na to, że no, już coś tam wiemy o zawodnikach i część z nich ma jakieś odpowiednie zadanie. Nie patrzmy na tą pierwszą piątkę, bo mamy grać całą drużyną i znaleźć tych, którzy danego dnia będą nam te zwycięstwa dawali. Na chwilę obecną tak naprawdę zespół raczej na Adama Kaczmarzyka nie powinien chyba liczyć na to sobotnie spotkanie. Czyli rozumiem, że będziecie przez cały tydzień się przygotowywać tak, jakby go nie było. No to prawda, no czekamy jeszcze, jak tam nie jest jakiś poważny uraz, ale chcemy o niego zadbać, bo przed nami długi sezon. Będziemy się szykowali na grę bez Adama Kaczmarzyka, ale no dzisiejszy mecz pokazał, że możemy. W przekroju całych tych wszystkich meczy przedsezonowych, no co możemy stwierdzić jednoznacznie? No mamy niezły atak, mamy ludzi, którzy rozumieją atak, ludzie, którzy potrafią być z reguły skuteczni i równi pod tym względem. I mówię, kwestia znalezienia tych 6-7, które pociągną potem zespół, nawet jak komuś nie pójdzie z tych ważnych graczy. Natomiast druga sprawa jest to defensywa, z którą mamy kłopoty i nastawiamy się na treningach głównie na to, żeby ją poprawiać. I żebyśmy tych punktów tracili mniej, bo rzucać to pewnie nie będziemy.
Jeśli chodzi jeszcze o to dzisiejsze spotkanie z Legią, to w ogóle cieszyliście się, że na tego rywala trafiliście, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że to jest tylko turniej przedsezonowy i tutaj już nikt nie będzie chciał pełni możliwości swoich pokazywać, zwłaszcza, że z Legią zagracie już w drugiej kolejce, więc ten scouting, no wiadomo, że Legia też ma jakiś ograniczony jeszcze. Niby tak, ale po wczorajszym meczu nie można podejść do tego, było podejść do tego spotkania, że dobra, nie grajmy jakoś specjalnie, bo gramy z nimi za dwa tygodnie. Chłopcy, myślę, że dobrze, że się sprawdzili, pokazali walkę, charakter i determinację w walce po prostu z Legią, z szerokim składem, dobrym składem Legii. I chwała im za to, i za zwycięstwo, i do walczenia do końca. Natomiast no właśnie pod tym względem trzeba spojrzeć, że wczorajszy mecz na tyle był słaby, że trzeba było do tego podejść niesamowicie zdeterminowanym, żeby zagrać dobrze. Żeby tę końcówkę okresu przygotowawczego przedostatnio była dla nas. To żeby tak już optymistycznie zakończyć, trener Pogoni Krupnik powiedział, że jesteście dla niego jednym z czterech głównych faworytów do walki o czołowe miejsca w lidze. Czy rozumiem, że to są takie słowa trenera, który kryguje się a propos porażki i dodatkowo zmobilizuje, czy? To znaczy ja wierzę, że mentalność tych chłopców jest skierowana na zwycięstwo, a jeżeli nie wygrają, to na przeżywanie porażki i analizowanie błędów. No i bardzo liczę na to, że to będzie tak wyglądało w lidze, że będą, te błędy się nie będą powielały, nie trzeba będzie ich ciągle naprawiać. Natomiast no cóż, chciałbym, żeby się trener Prudnika Michalak nie pomylił. No bardzo by było fajnie, żeby grać dobrze. I wiem, że jeżeli będziemy grali z taką determinacją i tempem i wszystkim, co było w pierwszej połowie dzisiaj i w pierwszej połowie ze Stalą, to jest to możliwe. Natomiast trzeba utrzymać tę równość, a to nie jest proste.